Jesteśmy na żywo. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej odsłonie obrazów historii, które tym razem będą poświęcone filmowi Śmierciak Kromka Chleba Kazimierza Kutza z 1994 roku. Jak Państwo się pewnie domyślają, ma to związek z 40. rocznicą ogłoszenia stanu wojennego w Polsce i także rocznicą krwawej pacyfikacji strajku górników w kopalni Wujek. Rozmawiać o filmie i historii będziemy tym razem z panią Adrianą Prodeus, krytyczką filmową z redakcji miesięcznika Kino. Witam panią. I także z historykiem doktorem Bartłomiejem Kapicą z Instytutu Pileckiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Zacznijmy może od spraw filmowych. Film Kutza wpisuje się w nurt rozliczeniowy lat 90. Po odzyskaniu wolności, po upadku komunizmu wydawało się, że powstanie cała masa filmów, które na nowo, tym razem już w warunkach demokratycznej wolności słowa, opowiedzą nam o najbardziej dramatycznych momentach historii PRL-u, o okresie tak zwanego utrwalania władzy ludowej, o 56 roku w Poznaniu, o wydarzeniach w Radomiu, o tragedii w grudniu 70 roku, wreszcie o Solidarności, o stanie wojennym. I wydawało się, że nastąpi taka właśnie fala filmów historycznych poświęconych tej historii drugiej połowy XX wieku. Faktycznie kilka tych filmów powstało. No, trzeba tutaj wymienić Poznań 56 Filipa Bajona z 96 roku, Pierścionek z orłem w koronie Wajdy z 92 roku, Pułkownika Kwiatkowskiego Kazimierza Kutza, no taka trochę wersja historii buffo, ale jednak oparta na faktach. Tego samego Kutza też Zawrócony z 94 roku. Gdzieś tam w roku 2000, 3 lata z tysiąca, prymas 3 lata tysiąca, historia uwięzienia prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, Teresy Kotlarczyk, i Kromka, Śmierciak Kromka Chleba Kutza z 94 roku. Ale jednak wydaje się, że jak na ilość emocji nagromadzonych po latach PRL-u, kiedy te wszystkie wydarzenia historyczne były objęte tabu, zapisem cenzuralnym. Na temat tych wydarzeń kłamano. Prawda, że tak powiem, świadków naocznych nie mogła się przedostać. Jak na taką ogromną parę, która pod tym korkiem była, to efekt końcowy tego nurtu rozliczeniowego, ten, że tak powiem, żniwo tego nurtu wydaje się stosunkowo mizerne, niewielkie. Dlaczego tych filmów było tak mało? Jak pani się wydaje, pani Adriano? Dzień dobry wszystkim. Ja muszę powiedzieć, że no, z tego, co się orientuję, no, różne były opinie zarówno samych przedstawicieli środowiska filmowego, jak i historyków kina. Wiemy o tym, że zarówno Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, jak i Kazimierz Kutz uważali w ogóle okres stanu wojennego za taką, no nie wiem, śmierć, jakiej doświadczyło kino, poprzez no, pewne instytucjonalne decyzje, które wtedy podjęto. No, mam tutaj na myśli zarówno wstrzymanie, jak i przerwanie produkcji, które wtedy miały miejsce, zniszczenie nakręconych materiałów, kilku filmów, zawieszenie dystrybucji filmów, które do kin miały wówczas wejść. Istniejące no, zespoły filmowe albo były w masie upadłościowej, łącznie z filmami, które do nich należały. Kamery były oczywiście pod ścisłym nadzorem. I filmowcy, którzy w tamtym czasie, no właśnie jak Kieślowski, Wajda czy Kutz, no byli bardzo aktywni, bardzo dużo mieli do powiedzenia, no Wajda był wtedy szefem przecież zespołu, więc oni relacjonowali to jako pewne wydarzenie, z którego polskie kino ich zdaniem już się nie podniosło.
Możemy oczywiście z tym polemizować. No, najbardziej czarny w swojej diagnozie był zdecydowanie Kieślowski, który no jakby uważał, że wtedy nastąpiła pewna kapitulacja kina polskiego. Twórcy, nie wiem, nie potrafili wystarczająco wywrzeć wpływu na władzę, wywalczyć sobie pewnych, nie wiem, jakichś no, minimalnych jakichś warunków pracy. Przepraszam, chciałem uściślić. Mówi pani teraz o latach 80. stanu wojennego jeszcze za komunizmu, czy po 89 roku? Mówię jeszcze o latach 80. właśnie w samym stanie wojennym i pierwsze lata po stanie wojennym. I jakby później te relacje, które następowały w różnych wywiadach z tymi reżyserami, w różnych rozmowach, one dotyczyły tego, że ta przerwa, ten paraliż jakby był tak dojmujący i tak trwający wiele lat, że kino polskie po 89 roku miało duże problemy, żeby jakby ruszyć z tego stanu, w którym przez wiele lat się znajdowało. No ale musimy pamiętać, że jednak mimo, że Stowarzyszenie Filmowców Polskich było zawieszone, zespoły były właśnie jakby zamrożone, to jednak no, na przykład Andrzej Wajda doprowadził do tego, że różne filmy, na przykład nie wiem, Matka Królów czy Wierna Rzeka zostały doprowadzone do końca. Przesłuchanie Bugajskiego, no, ujrzało swoje światło dzienne już w 89 roku, też za sprawą Wajdy, więc jakby zanim jakby spojrzymy na same filmy, to wydaje mi się, że warto jest wziąć pod uwagę to, że sami filmowcy przyznawali, że ten okres no jakby wywarł tak silne piętno na polskim kinie, że jakiekolwiek potem szukanie takiego, nie wiem, dystansu, pewnej równowagi i takiego, nie wiem, możliwości trzeźwego opowiadania o tym, co się wtedy zdarzyło, było bardzo utrudnione. Dzisiaj się spotykamy no, pod pretekstem, nie wiem, przy okazji, czy z powodu pokazu filmu Śmierć jak kromka chleba Kazimierza Kuca, ale musimy pamiętać, że Kuc no, realizował ten film właśnie w równie podobnych, jakby krytycznych warunkach, jak te, o których ja tutaj mówię. W momencie wybuchu stanu wojennego, to relacjonuję to na podstawie jego tej wydanej parę lat temu biografii, dowiadujemy się, że w dniu wybuchu stanu wojennego Kuc został aresztowany. Tego samego wieczora w telewizji był wyświetlany jego film, ale on tak naprawdę nie wiedział, co się dzieje. I kiedy po tygodniu spędzonym w areszcie Kuc wraca do domu i dowiaduje się o wszystkim, co się stało w kopalni Wujek, to jakby czuje, że ta sytuacja, on to sam relacjonował, że ona go w taki sposób jakby paraliżuje i przytłacza, że czując zarówno konieczność opowiedzenia o tym i oddania pewnej prawdy za pomocą kina, on czuje też pewną niemożność jakby wyrażenia tego. I wydaje mi się, że ten taki podwójny stan konieczności i niemożności trochę się na tych filmach odbija. Ja nie będę teraz więcej może mówiła o Kucu, bo na to będzie jeszcze, będzie pewnie na to jeszcze czas, ale wydaje mi się, że kiedy teraz po latach oglądamy te filmy, to czujemy pewien rodzaj no właśnie takiego paraliżu i pewnej konieczności i nieumiejętności jakby poradzenia sobie z tą jakże poważną tematyką. I wspomniałeś tutaj wiele tytułów, Mateusz, ale choćby to, że wspomniałeś tutaj no, dwa filmy Kuca po przecinku niemalże, czyli Zawróconego i Śmierć jak kromka chleba, dwa filmy kompletnie różne, a można powiedzieć, że... Z tego samego 94 roku, a dwa filmy no, mówiące o tym samym wydarzeniu, z różnych perspektyw, w różnych konwencjach, w różnej poetyce, że one jakby pokazują, że nawet, no nie wiem, czy to Kuc, czy na przykład Waldemar Krzystek, który też no więcej niż jeden film poświęcił stanowi wojennemu, że twórcy próbowali się uporać z tym tematem na różne sposoby i jakby, nie wiem, sami w pewnym sensie kapitulowali, sami w pewnym sensie przyznawali, że jakby nie da się stworzyć pewnej jakiejś takiej pełnej wypowiedzi wielowątkowej, jakiejś wielowymiarowej, która by to oddawała. I myślę też, że dowodem na to jest,
jest film, który nie powstał w Polsce, no ale jednak jest jego autorką polska reżyserka, czyli Agnieszka Holland. Mam na myśli film Zabić księdza, który ona stworzyła we Francji i próbowała pokazać tą perspektywę, jakby właśnie spojrzenia na te wydarzenia z pewnego dystansu. Równocześnie no, wybrała tworzenie tego filmu poza granicami Polski, dlatego że w tamtym czasie pozwalało jej to tworzyć bez cenzury i opowiedzieć tą historię tak, jak ona chciała. I również też po latach jakby no, wskazywała na pewne, no nie wiem, niemożności jakby wyrażenia tego tematu do końca. Ja jestem z pokolenia, które... Mamy jakieś kłopoty z połączeniem. W takim razie czekając na... mamy cię w takim razie. Tak, bo właśnie widziałam, że coś mi zaczęło migać. Przepraszam najmocniej, widocznie coś się mi rozłączyło. Więc chciałam tylko dokończyć, że jako właśnie osoba taka stająca się bardzo młodym widzem, wstępowałam w ten temat stanu wojennego i w ogóle tego okresu opisanego przez kino poprzez filmy, które w pierwszym odruchu mogą się nie kojarzyć w ogóle jako filmy historyczne opowiadające o tym, czyli mam tutaj na myśli zwłaszcza 300 mil do nieba Macieja Dejczera, film, który oglądałam sama będąc chyba w wieku tych bohaterów. I wyobrażając sobie, jak to musi być uciekać z Polski, no i jakoś, nie wiem, radzić sobie w takich bardzo, bardzo trudnych okolicznościach, a jednocześnie filmem, który pamiętam też jako jeden z pierwszych, który o tym wydarzeniu mi opowiadał, to były Rozmowy kontrolowane Sylwestra Chęcińskiego, film, który też no, opowiada o stanie wojennym w bardzo taki niestandardowy sposób, w sposób bardziej no, bliższy tej poetyce Stanisława Barei, komedii, a jednak gdzieś jakby ta relacja historyczna w tym filmie jest zawarta, prawda? Nie możemy powiedzieć, że ten film jest tylko jakby wariacją na temat. On jednak pewną prawdę historyczną gdzieś tam w tej swojej konwencji, w tym kinie gatunkowym, w tej przewrotności zawiera. Także podkreślam to tylko dlatego, żeby powiedzieć, że nawet filmy, które niekoniecznie jakby w swojej definicji mają rekonstrukcję historycznych wydarzeń, może na pierwszym planie mają co innego, właśnie pewien gatunek, w którym chcą się zrealizować, one również niosą pewną prawdę historyczną i ja poprzez takie kino jakby no, weszłam jakby w ogóle w ten temat i dowiedziałam się, w jaki sposób ten temat w kinie istnieje. Ja mam swoją teorię, która na pewno jest głęboko niesłuszna na temat tej niemożności, jakiegoś takiego imposybilizmu polskich twórców w pierwszej połowie lat 90., którzy bali się tego tematu historycznego, nie podejmowali go. Ja bym to raczej wiązał właśnie z porażką Andrzeja Wajdy filmem Pierścionek z orłem w koronie, który miał być według jego deklaracji ostatnim filmem Szkoły Polskiej, miał wreszcie powiedzieć pełną prawdę o Powstaniu Warszawskim, o losach powstańców, którzy po przegranym powstaniu byli aresztowani przez rzekomą sojuszniczą armię sowiecką i deportowani na wschód. I ten film spotkał się z brakiem zainteresowania publiczności. I Andrzej Wajda, który wówczas mógł powiedzieć o sobie polskie kino to ja, bo taką miał rzeczywiście pozycję, to on mianował ministrów kultury i był zresztą wtedy senatorem Solidarności w polskim Sejmie, pomylił własną porażkę artystyczną
z porażką tematu. To znaczy, ponieważ on poniósł porażkę, to wydawało mu się, że albo ktoś mu podsunął takie rozwiązanie, że ten temat po prostu jest już passé, że on nie interesuje ludzi. I z jednej strony producenci po prostu zwyczajnie w świecie nie byli zainteresowani scenariuszami i projektami, które o tym mówiły, a z drugiej strony na przykład tacy zdolni artyści jak Philippe Bayon, którym udało się doprowadzić do końca projekt. Ja byłem zresztą na planie zdjęciowym Poznania i miałem przyjemność przyglądania się z bliska pracą ekipy. Tacy twórcy wybierali właśnie perspektywę, nazwijmy to antybohaterską, taką żabią perspektywę. Bayon chciał opowiedzieć o wydarzeniach w Poznaniu z perspektywy dzieci, które nic nie rozumieją z tego, co się wydarza. Rezygnując przez to też z mówienia syntetycznie, kto wysyłał tych żołnierzy, żeby strzelali do tłumu, kto jest odpowiedzialny za zbrodnie, ponieważ dziecko nie zadawało sobie tych pytań. Dziecko widziało czołg, widziało żołnierza, który strzelał. I Bayon chciał, żeby widz też poprzestał na takiej perspektywie. Więc to był pewien kompleks tego, że kino powinno odejść od martyrologii. W ogóle mieliśmy takie przekonanie, bo to było, wisiało w powietrzu to przekonanie, że strasznie się dużo mówi o tej historii, że ciągle pokazujemy te nasze krwawiące rany, że za dużo jest martyrologii, wspominkarstwa, wypinania piersi do orderów. W związku z tym lepiej albo w ogóle zostawić, dać święty spokój tym tematom, robić kino współczesne, albo właśnie przyjąć taką perspektywę, w której tak naprawdę nie wiadomo kto winien, nie wiadomo kto strzelał, nie wiadomo kto ponosi odpowiedzialność, bo to by z kolei rodziło pytania też niewygodne w tamtym czasie, bo było takie przekonanie, że przecież powinniśmy się pojednać, powinniśmy się dogadać, nie powinniśmy się rozliczać. Więc to było takie rozliczenie bez rozliczenia. I na tym tle wydaje mi się, że film Kuca się jednak w pewnym stopniu wyróżnia, bo tutaj w tym filmie sceny batalistyczne, sceny drastyczne no, dominują w ogóle narrację i przedstawienie. Właśnie o to chciałem jeszcze cię zapytać. Jakie miejsce według ciebie zajmuje ten film w dorobku samego Kuca? Powiedzieliśmy już o, że tak powiem, kontekście lat 90., kiedy ten film powstawał, a jeśli chodzi o dzieło samego Kuca, czy ten film się jakoś według ciebie różni stylistycznie? No, tematyka w dalszym ciągu śląska, czyli firmowy, znak firmowy Kazimierza Kuca, ale co jeszcze dałoby się o tym powiedzieć? Wydaje mi się, że Kazimierz Kuc no, miał pewne wyobrażenia na temat tego filmu, że domknie nim, jak mówił, co właśnie też relacjonuje książka Cały ten Kuc, domknie nim właśnie swój, nazwijmy to, śląski okres, on sam o tym mówił. I chciał, żeby ten film był już jakby takim dobitnym no, świadectwem tego, jak bardzo no, on czuje, że to jego wspólnota została zaatakowana, że to jego wspólnota jakby powinna dzierżyć pewną symboliczną, no nie wiem, nagrodę za to, co się stało i pokazując przemianę właśnie zwykłych robotników, ludzi no, zajętych na co dzień zupełnie jakby przyziemnymi sprawami. On w taki sposób ich jakby wprowadza w ten świat.
pokazuje ich takie przebóstwienie, takie uwznioślenie, prawda? Pokazuje, że taki człowiek w momencie pewnej próby jest gotowy do tego, żeby ponieść ofiarę. I tak jak w swoich poprzednich filmach, też tutaj w bardzo dobitny sposób on wprowadza tą chrześcijańską symbolikę, bardzo, bardzo wyrazistą, no ale w przeciwieństwie do poprzednich filmów, zwłaszcza właśnie do tej trylogii śląskiej, tej głównej, Kutz tam konstruował symbole i budował coś na kształt takiego, nie wiem jak to nazwać, pewnej symboliki, która łączyłaby życie publiczne z życiem prywatnym i pokazywałaby duchowość człowieka w jego no, różnych aktywnościach, w jego codziennych i w jego tych najważniejszych zaangażowaniach. Natomiast w przypadku filmu Śmierć jak kromka chleba, i to jest niestety słabością tego filmu, on nie konstruuje żadnej nowej symboliki, nie konstruuje żadnych nowych znaków, tylko korzysta ze znaków już istniejących. No tutaj w filmie on bardzo, bardzo wiernie rekonstruuje te wydarzenia, to co rzeczywiście miało miejsce. Zaczął pracować zresztą nad scenariuszem do tego filmu tuż po tych wydarzeniach, kiedy tylko właśnie wyszedł z aresztu i całymi latami jakby szlifował ten projekt i próbował na niego zdobyć pieniądze. I jak wiemy, ten film finalnie został sfinansowany w znakomitej większości z datków, z cegiełek, z oszczędności zebranych przez Społeczny Komitet Realizacji Filmu Fabularnego o Tragedii Kopalni Wujek. Ale w związku z tym, że Kutz przemawiał w imieniu tej wspólnoty i czuł na sobie taką wielką odpowiedzialność, o tym też mówił w wywiadach, to posłużył się pewną wspólną dla wszystkich symboliką, pewną konwencją czytelną dla wszystkich i moim zdaniem niestety na tym poległ. Poległ nieco no, właśnie na takim terenie artystycznym, gdzie on w swoich najlepszych filmach charakteryzował się na jakąś taką niebywałą odwagą i swobodą w tym, żeby łączyć sakrum, profanum, żeby pokazywać jakby człowieka w jego różnych no właśnie momentach, które jakby tworzą pewną całość. Tutaj w tym filmie on no idealizuje oczywiście no postaci tych robotników, chce im oddać cześć, składa im hołd i to niestety ciąży na takim kształcie tego filmu artystycznym. Mimo, że no zdjęcia do tego filmu realizował jego stały współpracownik, czyli Wiesław Zdort, to zdjęcia do śmierci jak kromka chleba dosyć się różnią. One są bardzo takie właśnie dopowiedziane, są takie bardzo jakby dosłowne. Tutaj mamy ujęcia jedne pokazujące na zbliżeniu takie zmęczone, poorane zmarszczkami twarze górników. Mamy plany szersze, plany ogólne, które pokazują nie wiem, ołtarz z kanapek na przykład, prawda, z chleba, no, który jest świętością dla górnika. Pokazują obrazy pustej fabryki, podczas kiedy wszyscy gromadzą się w tej hali i bardzo dużo też czasu ekranowego Kutz poświęca mszom i modlitwom, które odbywają się w hali kopalni. I wydaje się, że no jakby nie ma tutaj żadnych dwuznaczności, nie ma tutaj zwątpienia. Bohaterowie, którzy na początku byli dobrzy i działali słusznie, jakby do końca tacy pozostają, prawda? I trudno w filmie, który jest tak mało zniuansowany, szukać tego, co w kinie Kutza było najlepsze, dlatego ale równocześnie ten film no jakby oddaje pewną prawdę, oddaje pewną cześć i jest bardzo spójny. Nie można powiedzieć, że Kutz jakby popełnia tutaj błędy. On wybiera pewną konwencję i do końca jakby jest jej wierny, więc pod tym względem ten film jest absolutnie udany. Niemniej, teraz może powiem taką ciekawostkę, którą też znam właśnie z tej biografii Kutza, gdzie on i jego współpracownicy opowiadają, że na planie tego filmu wydarzyła się bardzo
jakaś taka bolesna dla Kusa tragedia, po której on nie mógł się podnieść i która też była w mediach bardzo głośna. Mianowicie jeden ze statystów, dziecko 13-letnie, które brało udział w scenach zbiorowych i tam miało wołać, prawda, że wojsko idzie, miał kogoś ostrzegać, ten chłopiec zginął. Niestety tragicznie w wypadku, który się zdarzył na planie tego filmu. Pod wpływem uderzenia wody z armatki wodnej, on gdzieś tam upadł, miał bardzo ciężkie obrażenia ciała i zmarł w szpitalu. I odpowiedzialnością za to, co się zdarzyło na planie, został obarczony Kuc. Media, zwłaszcza właśnie na Śląsku, gazety, radio nazywały to dziecko, ten ofiarę tego tragicznego wypadku 10. ofiarą kopalni Wujek. I Kuc po latach cały czas jakby wspominał to jako jedno z takich trudniejszych dla niego wydarzeń w pracy na planie filmowym. I no, wydaje się, że mimo, że no, były różnego rodzaju problemy związane z realizacją tego filmu, zwłaszcza problemy finansowe, to jednak ta tragedia, ta śmierć na planie filmowym też gdzieś odcisnęła jakieś piętno na tym filmie. Ale powiem tylko jeszcze jedną rzecz, że ja oglądając Śmierć jak kromka chleba dzisiaj, widzę ten film jednak jako pewną część prawdy, którą Kuc chciał przekazać, dlatego że no w tym samym roku zrealizował właśnie film Zawrócony, film zupełnie inny, opowiedziany jakby na innej nucie, w innej temperaturze. I tak naprawdę, kiedy te filmy ogląda się razem, to dopiero one dwa stanowią pewną całość. Jeden film bardzo uwznieślający, bardzo no taki idealizujący i pokazujący w tej chrześcijańskiej symbolice ofiarę, jaką ponieśli robotnicy, górnicy w kopalni Wujek. I film drugi, no, który zawrócony, a nie nawrócony, o tym nieprzypadkowym tytule, który Kuc sam tłumaczył jako no, pewną przemianę bohatera, który już raz tą przemianę przeżył, prawda? Więc jakby nie może już być nawrócony, bo raz został nawrócony przez partię, teraz może być tylko zawrócony, czyli może jakby odzyskać to, co stracił, zanim jakby uległ tej propagandzie partyjnej. I to jest film, którego ja bym nie nazwała komedią. On ma momenty slapsticku, ma momenty takiego rubasznego humoru, ale to nie jest komedia, to jest również dramat, dla mnie tak samo poruszający jak Śmierć jak kromka chleba, dramat człowieka, który no jest przez partię wysłany po to, żeby liczyć, prawda, zgromadzonych tych protestujących z Solidarności i żeby obserwować przez lornetkę, co oni robią, ale pod wpływem tłumu jakby zupełnie zmienia swoje zachowanie, zaczyna śpiewać religijną pieśń, którą zna, którą pamięta, której się wyrzekł i w wyniku szeregu wypadków, jakby staje się nagle jednym z nich, staje się jednym z tych, których sam przyszedł tam podglądać, prawda? Staje się jednym z Solidarności, nie będąc w niej. Tam jest taka bardzo długa, sławna scena w filmie Zawrócony, kiedy ten bohater ucieka przed zamowcami i ucieka po prostu na ostatnich nogach, ucieka tak, że się przewraca, ci zamowcy też się przewracają. To jest śmieszne i straszne jednocześnie i przemiana, która potem w tym bohaterze następuje, no jest bardzo dramatyczna i mimo, że no, on nie jest taką ofiarą, prawda, tak jak sobie wyobrażamy ofiarę takiej tragedii, jaką była pacyfikacja w kopalni Wujek, to jednak poprzez ten bardziej taki potoczny, rubaszny, nie wiem, codzienny wymiar rzeczywistości, tak naprawdę Kuc jest w stanie bardziej oddać jej prawdę. To jest jeden, myślę, z jego wielu talentów. Także no, jestem za tym, żeby te filmy oglądać i rozpatrywać razem, ponieważ one dopiero w pełni pokazują talent Kuca, jego umiejętności i jego bardzo taką różnorodną, złożoną stylistykę. Wydaje się, że bohater Zawróconego, grany przez Zbigniewa Zamachowskiego,
jest jakąś wariacją na temat obywatela Piszczyka z Zezowatego Szczęścia. Właśnie Zezowate Szczęście Mułka jest czymś więcej niż komedią, prawda? Jest bardziej, powiedziałbym, pewną groteskową wizją historii Polski no, międzywojennej. Ten wrzesień 1939 roku z Piszczykiem uciekającym przez pola przed bombami, no to jest właśnie wrzesień groteskowy. Z jednej strony straszny, z drugiej strony śmieszny. Zresztą nie przypadkiem, bo Straszny sen Dzidziusia Górkiewicza, film Kuca trochę wcześniejszy, no jest właśnie świadomym nawiązaniem, podjęciem tej tradycji munkowskiej, prawda? Więc tutaj być może praca przy Munku, jakby kontynuacja Munka podsunęła mu też postać Zawróconego. Ale to jest właśnie bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego że znawcy kina stanu wojennego zwracają uwagę na to, że są tak jakby dwa style mówienia o tych dramatycznych wydarzeniach lat 80. Albo styl podniosły, idealizujący bohaterów, albo demonizujący ich prześladowców, który niestety artystycznie najczęściej kończy się takim właśnie dramatycznym kiczem, czy kiczem dramatyzmu, a z drugiej strony styl groteski albo komedii, bo film Chęcińskiego no to jednak komedia, który jednak prowadzi niebezpiecznie do pewnego relatywizmu, to znaczy ofiary są śmieszne, prześladowcy tych ofiar czasem są śmieszni, a czasem po prostu normalni, zwyczajni, prawda, właśnie nie mają tych cech demonicznych, które od razu wskazują na odpowiadają na pytanie, kto winien. Więc tak jakby to polskie kino próbujące rozliczyć się z historią jest między scyllą tego kiczu dramatyzmu, a charybdą relatywizmu groteski, tak można by powiedzieć. I pytanie, czy jest jakieś sensowne rozwiązanie z tego dualizmu, jakieś wyjście z tego dualizmu. Przywołałaś nazwisko Krzystka. Wydaje mi się, że ostatni prom Krzystka i jego film dużo późniejszy, 80 milionów, jest jakąś próbą właśnie przełamania tego nieszczęśliwego dualizmu. Bo zwróćmy uwagę, w 80 milionach, czyli historii tych pieniędzy Solidarności, które Józef Pinior podjął z banku i uciekł z nimi, pomimo że znajdował się pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa i te ogromne pieniądze podówczas zasiliły budżet podziemnej Solidarności, że w tym filmie z jednej strony ten Pinior ci solidarnościowcy są wspaniali, są wspaniałymi bohaterami, ale z drugiej strony ich główny prześladowca, demoniczny ubek, który ich tropi, też jest interesujący, też jest ciekawy, jest postacią z krwi i kości, jest intrygujący, nie jest jakąś marionetką, a jednocześnie nie ma wątpliwości, że on stoi po stronie złej stronie historii. Także być może nie jesteśmy skazani wyłącznie na ten dualizm. Nie wiem, czy co o tym sądzisz, jak myślisz? Bardzo się cieszę, że przywołałeś ten film Waldemara Krzystka, no oba te filmy. To jest ciekawe, że rzeczywiście w 80 milionach, czyli w filmie z 2011 roku, tak, czyli 10 lat, to co się najlepiej z tego filmu pamięta, to jest właśnie postać tego ubeka grana przez Piotra Głowackiego. Bardzo groteskowa, bardzo taka barwna, no taka, można powiedzieć, ukochana taka figura, prawda, kina takiej negatywnej, a jednak barwnej postaci, prawda? To się świetnie gra, no zresztą na tej roli Piotr Głowacki no właśnie jakby wypłynął i zaczął robić taką już prawdziwą wielką karierę. A jednocześnie taki film bez martyrologii, z szacunkiem dla bohaterów tamtych zdarzeń, wydaje mi się, że on w pewnym sensie może być uznawany za taki, nie wiem, metr z Sewr, prawda? Jak sobie radzić z tą trudną tematyką, ale pamiętajmy, że to jest drugie podejście Krzystka pod ten temat. No pierwszy jego film był jednak robiony bardziej jakby
no, bliżej tych wydarzeń i bardziej właśnie w tym duchu takim, powiedziałabym to, nie wiem, no, takim idealizującym i takim nieco wzniosłym. Wiemy też, że jest trochę scenariuszy niezrealizowanych, które podejmują ten temat. Ja nie wiem, nie czytałam ich, ale wiem, że no, choćby słynny scenariusz Janusza Andermana, Choroba więzienna, film miał powstać i wiele innych, tak, które gdzieś tam jakieś inne jeszcze prawdy o tym okresie przekazują. To byłoby ciekawe, żeby tym scenariuszom się przyjrzeć i zobaczyć, co dzisiaj można by było zrealizować. Ja może jeszcze wspomnę film Ostatni dzwonek Małgorzaty Łazarkiewicz, który też, kiedy go oglądałam jako właśnie bardzo młoda osoba, to przede wszystkim odbierałam w nim to, że to jest film o takim uniwersalnym buncie. Pamiętam, oglądałam go będąc w liceum i myślałam sobie, tak, ci właśnie młodzi ludzie, którzy zaraz będą zdawali maturę, oni jakby czują ten sam gniew, co ja, prawda? Mimo że żyli w innej epoce historycznej, bo jednak Łazarkiewicz udało się bardzo zuniwersalizować ten pokoleniowy bunt i go połączyć z opisem tej sytuacji historycznej. Dzisiaj, kiedy go oglądam, mam już inny do tego stosunek i myślę, że jednak poprzez taką poetyzację tych zdarzeń, właśnie za pomocą tych przedstawień, które teatr szkolny odgrywa, tam pamiętny Jacek Wójcicki, prawda, w swoich songach i cały ten zespół, no, który utwory do muzyki Zbigniewa Preissnera wykonuje. Te utwory się do dzisiaj pamięta, one do dzisiaj robią ogromne wrażenie. To jest prawdziwie zaangażowana poezja, że poprzez jakby przeniesienie tego w taką właśnie konwencję tego, że to jest spektakl licealistów, że oni mogą być jakby nadmierni, nawet powinni, prawda, w tym wieku takim się jest. To też jakby pozwoliło Magdalenie Łazarkiewicz uniknąć zarówno tego, nie wiem, patosu, jakiejś takiej niepotrzebnej wzniosłości, jak i przenieść to na poziom takiego właśnie doświadczenia uniwersalnego. Także Ostatni dzwonek to jest też film, który ja bardzo cenię, ale cenię też filmy, które opowiadają o doświadczeniu stanu wojennego w taki zupełnie codzienny, taki powiedziałabym cywilny sposób, taki przyziemny, ale jakiś czuły. No, takim filmem był na przykład Wszystko, co kocham, Jacka Borcucha, film z 2009 roku, który też opowiada o bardzo młodych ludziach, którzy się zakochują, prawda? Już nie pamiętam, kto był czyim dzieckiem, ale jedno z tej pary było dzieckiem Ubeka, drugie z tej pary było dzieckiem działacza solidarnościowego. No i teraz oni się kochają, prawda, taka Romeo i Julia, typowa struktura, a jednak ta sytuacja polityczna jakby uniemożliwia im tą pierwszą miłość. I to też była jakaś sytuacja, w której oczywiście stan wojenny był widziany za pomocą takich klisz, które najczęściej w tym kinie występują. Te klisze to mam na myśli, one mają kilka takich elementów. Ja bym powiedziała, po pierwsze, czołgi i koksowniki, prawda, zawsze w takich filmach widać gdzieś w tle. Po drugie, zawsze musi być przemówienie Wojciecha Jaruzelskiego, gdzieś tam, nie wiem, obśmiane albo pokazane z jakąś grozą. Po trzecie, to ciągłe takie inwigilowanie, czyli no, kontrolowanie rozmów telefonicznych, korespondencji, to, że prawda, nie można się swobodnie wypowiadać, to, że pewni bohaterowie zawsze no, są internowani, trafiają do więzień, do aresztów i znikają jakby z tego świata i co wprowadza grozę. Ja już patrzę na to jakby tak czysto fabularnie, prawda, na taką jakby strukturę. No i ostatni element, no to zawsze jest w filmie poświęconym tej tematyce wątek roznoszenia ulotek, drukowanie właśnie pewnych podziemnych publikacji i to jest też zawsze co się w takich filmach pojawia. I mniej lub bardziej te obrazy są już dzisiaj kliszami. Właściwie trudno jest je pokazać jakoś tam, nie wiem, na nowo. Wydaje mi się, że z takich nowszych filmów, jeżeli mielibyśmy powiedzieć, no to te tematy pojawiały się zarówno w filmie Żeby nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego i wydaje mi się, że nie były w tym filmie pokazane kliszowo, tylko jednak jakoś w jakiś nowy sposób. No i pojawiały się też w takich filmach, które nie bezpośrednio dotyczą właśnie stanu wojennego, ale raczej ogólnej takiej sytuacji politycznej w tamtym czasie, bo
1985 roku toczy się akcja zarówno filmu Hyacynt Piotra Domalewskiego, który jest na Netflixie, jak i filmu Zupanic Kingi Dębskiej, który już zupełnie skupia się tylko na życiu takim domowym, rodzinnym, staniu w kolejkach, prawda, niemożności przekroczenia granicy i takim po prostu codziennym, rodzinnym jakby no zmaganiom się z tą sytuacją. No, akcja Hyacynt opisana w tym poprzednim filmie, który wymieniłam, no to jest znowu jeszcze inna sprawa, no ale tutaj widzimy jakby tą całą sytuację znowu z perspektywy milicji obywatelskiej, jednego z milicjantów, co też jest taką perspektywą czasami podejmowaną przez twórców po to, żeby właśnie jakby zniuansować ten obraz, żeby nie przemawiać tylko zawsze w imieniu ofiar, tylko jakby spojrzeć z drugiej strony i wzbudzić jakiś rodzaj, no nie wiem, może empatii, ale może też jakby po prostu pogłębienia tego obrazu. Ale ja tego jeszcze w ramach tej wypowiedzi rzucę tylko jeden film, który nie wiem, czy Państwo pamiętacie, bo on w pierwszej chwili w ogóle się z tą tematyką nie kojarzy, ale jednak ona jest w nim zawarta. Mam na myśli Wojnę Światów, Następne Stulecie, czyli film Piotra Szulkina, który miał swoją premierę tuż przed wybuchem stanu wojennego i był potem film science fiction, prawda, film fantastyczny. Był uważany za swego rodzaju taką proroczą wizję tego, co potem nastąpiło i no, to, że Marsjanie wylądowali na Ziemi akurat w połowie grudnia 1981 roku, zdaniem przynajmniej Szulkina, było później bardzo dokładnie sprawdzane i prześwietlane, czy on konkretne wydarzenia jakby miał tutaj na myśli. I wydaje mi się, że można nawet w tak odległej konwencji opowiadać o tym wydarzeniu. Wydaje mi się, że gdyby dzisiaj przyjrzeć się dokładnie Wojnie Światów, to również można by było znaleźć bardzo konkretne spostrzeżenia opisujące tamtą rzeczywistość. Chciałbym teraz dopuścić do głosu naszego drugiego gościa, pana doktora Bartłomieja Kapicę, który grzecznie się przysłuchuje naszej rozmowie, ale jeszcze do tej pory nie wypowiedział jednego zdania. Więc panie doktorze, zgodziliśmy się tu między nami filmoznawcami, że martyrologia i wzniosłość szkodzi filmowi. I w związku z tym film, jeśli chce być dobry, jeśli chce być zniuansowany, jeśli chce przyciągnąć widownię, zaciekawić ją, musi od tej jednoznaczności uciekać. No ale właśnie moje pytanie idzie w tym kierunku. Z jakiego rodzaju wydarzeniem mieliśmy do czynienia 13, 14 i 16 grudnia w kopalni Wujek? Czy tutaj są w ogóle jakieś miejsca, jest jakieś miejsce na niuanse? Czy tutaj sytuacja nie jest po prostu jednoznaczna? To znaczy z punktu widzenia historyka, no to było chyba jednak najdramatyczniejsze, najkrwawsze wydarzenie stanu wojennego i ono słusznie zajmuje takie miejsce, że tak powiem, zbiorowej pamięci, znaczy jest taką mokrą plamą, czerwoną plamą na tej pamięci. Jednym słowem, panie doktorze, co się wydarzyło w kopalni Wujek? Czy moglibyśmy odtworzyć chronologię faktów? Pozwolę sobie zacząć od zacytowania klasyka. To jest doskonałe pytanie z wielu powodów. Zresztą ten problem, który pan poruszył, czyli czy można stosować jednoznaczne kategorie etyczne oraz kino, które stosuje jednoznaczne kategorie etyczne do opisu tego wydarzenia, czy jest to sposób adekwatny.
jest tak naprawdę też pytaniem, które siłą rzeczy pojawia się przy badaniach historycznych. Znaczy, historyk oczywiście stawia sobie za cel przeanalizowanie wszelkich mechanizmów, okoliczności, które doprowadziły do danego wydarzenia, bo nigdy to nie jest jakby tak, że to, co dzieje się konkretnego dnia, mówimy w tej chwili o na przykład tragedii w kopalni Wujek, wydarzyło się od tak, ad hoc po prostu. To, że stało się to, co się stało, jest efektem po prostu procesu historycznego, który po prostu był intencjonalnie prowadzony przez osoby, które odpowiadały za decyzje, które doprowadziły do czegoś takiego. Tak więc jakby to jest jakby ten pierwszy punkt wyjścia, od którego bym chciał zacząć. To znaczy uważam, że jakby tych dwóch rzeczy nie da się oddzielić od siebie. Siłą rzeczy jakby wchodzimy zarówno na pole jakby odtworzenia konkretnych wydarzeń, jak i kwestii etycznych. No i tak naprawdę pytanie o to, co się wtedy wydarzyło. Mówiąc skrótowo, ale za chwilę to oczywiście rozwinę, została zrealizowana logika stanu wojennego, logika świadomie przyjęta przez twórców stanu wojennego i wskazuje personalnie w tej chwili palcem na Wojciecha Jaruzelskiego, logika przemocy. Przemoc została intencjonalnie przyjęta przez Jaruzelskiego jako narzędzie uzyskania konkretnych celów politycznych i tym celem politycznym było utrzymanie władzy przez partię komunistyczną, a tym narzędziem, który ową przemoc miał urzeczywistnić, był aparat siłowy państwa komunistycznego. Trzeba pamiętać o tym, że samo mianowanie Jaruzelskiego pierwszym sekretarzem KCPZPR w październiku 1981 roku było jednoznacznym wskazaniem, jaki rodzaj działań interesuje komunistów, czyli po prostu doprowadzenie do konfrontacji. I to, że akurat w kopalni Wujek doszło do przelania krwi, znowu było jakby efektem właśnie tej logiki postępowania oraz świadomie przyjętej taktyki przez rządzącą juntę. I teraz jakby przechodząc jakby od tych założeń do konkretnych wydarzeń. Dlaczego kopalnia Wujek? Dlatego, że jakby nałożyło się na to cała masa zdarzeń i znowu tutaj muszę przywołać postać Jaruzelskiego, który na posiedzeniu Biura Politycznego 13 grudnia mówił o tym, że należy utrzymać psychozę stanu wojennego, grozę i powagę. No i jakby jest pewien problem, tak, bo to znaczy my w tej chwili jako historycy nie mamy niekiedy jakby bezpośrednich dowodów, które pozwalają nam odtworzyć konkretne działania aparatu władzy, natomiast one znowu układają się w pewną konkretną logikę, która właśnie doprowadziła do decyzji o użyciu siły. Ale może spróbujmy odtworzyć tę chronologię, bo w tej chwili strasznie dużo takiej metanarracji otrzymaliśmy od pana, panie doktorze, a w sferze faktów, przypomnijmy, bo strajk rozpoczął się 14 grudnia, czyli w dzień po ogłoszeniu stanu wojennego, to był poniedziałek. I głównym hasłem strajkujących było przywrócenie wolności przewodniczącemu Solidarności Zakładowej, który został w nocy z 12 na 13 grudnia aresztowany. To był ten główny postulat strajkujących. Drugim postulatem było zniesienie stanu wojennego, czyli taki abstrakcyjny postulat, który zresztą powtarzał się we wszystkich strajkach na Śląsku i w dużych zakładach. Czy
Moglibyśmy powiedzieć coś o skali tej fali strajkowej na Śląsku, jak duża to była ilość ludzi, która wtedy zabarykadowała się w tych zakładach pracy, z jakiego rodzaju wyzwaniem się musiał zmierzyć aparat przemocy, żeby przełamać ten protest? No, przede wszystkim na Śląsku w momencie szczytowym strajkowało około 50 zakładów i to jest liczba duża. Znaczy, oczywiście to nie są wszystkie duże zakłady, które w tym sensie istniały na Śląsku. To jest około jednej czwartej. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że mimo wszystko jakby skala oraz ważność tych zakładów wskazywały na to, że mówimy o sytuacji, która dla komunistów była istotna. No też musimy pamiętać o tym, że jakby węgiel był w tamtym czasie surowcem strategicznym i wszelkie przerwy w wydobyciu miały po prostu pewne konkretne, wymierne, negatywne skutki ekonomiczne. I w związku z tym przy podjęciu decyzji o doprowadzeniu, jakby zaprowadzeniu w porządku, ten czynnik ekonomiczny był brany pod uwagę, tak? Znaczy postanowiono, że kopalnię trzeba odblokować za wszelką cenę. Natomiast jakby Śląsk był jeszcze też bardzo, bardzo ważny z jednego punktu widzenia, znaczy z powodu nagromadzenia dużej ilości aglomeracji miejskich jakby dochodziło do koncentracji tych zakładów na dość małym obszarze i tym samym jakby stwarzało to takie, można powiedzieć, propagandowe zagrożenie dla twórców stanu wojennego, tak? Bo jakby też nawet istniała takie powiedzenie, że cały Śląsk stanął, tak? Znaczy w ogóle gratulowano sobie jakby po wprowadzeniu stanu wojennego, jego twórcy jakby odetchnęli z ulgą, gratulowali sobie skutecznie przeprowadzonej operacji, no bo ona jakby z punktu widzenia pewnej logistyki działań, ona była sukcesem, tak? Natomiast jakby Śląsk, który strajkował, gdzie jakby te strajki się skumulowały, całą tą narrację zaburzał. Tak więc to był kolejny czynnik, który wskazywał na to, że po prostu ta logika przemocy przyjęta przez Jaruzelskiego zostanie właśnie na Śląsku urzeczywistniona. Czy wiemy, w jakich okolicznościach doszło do użycia broni? Bo przecież strajków w Polsce były setki w tym czasie, a jednak z takich sytuacji, żeby wojsko, które weszło na teren kopalni 16 grudnia, czołgi wjechały, po prostu przełamały bramę, przełamały barykady. Tam doszło do dramatycznych momentów, bo jeden z czołgów zawisł na barykadzie, był obrzucony koktajlami Mołotowa. Ci górnicy realnie się bronili, ale jednak takich sytuacji w skali kraju było wiele. W Wujku otworzono ogień, zabito 9 osób. Więc dlaczego do tego doszło? Czy pod jakim względem sytuacja w kopalni Wujek była wyjątkowa na tle innych strajków? A przede wszystkim dlatego, że załoga w kopalni Wujek była zdeterminowana. Zwłaszcza jakby wstrząsająca była dla niej informacja o tym, że użyto przemocy w kopalni manifest lipcowy. To był tak naprawdę czynnik, który spowodował, że górnicy w kopalni Wujek postanowili się uzbroić i po prostu skonfrontować z nadciągającymi oddziałami z ZOMO, milicji oraz wojska. I też jakby spowodowało to, że ta logika konfrontacji i logika przemocy jakby już weszła na ścieżkę, z której nie było odwrotu. I wydaje mi się, że jakby tutaj to też jest bardzo, bardzo dobrze pokazane w filmie Kuca, to znaczy ksiądz
Henryk Bolczyk, który jest tam sportretowany, właśnie jakby stara się w taki bardzo ewangeliczny sposób. Gra go Jerzy Radziwiłłowicz. Tak, tak. Pokazuje właśnie w taki bardzo ewangeliczny sposób, żeby po prostu dramatyczny wręcz w ten sposób, żeby stara się zapobiec jakby urzeczywistnieniu tej logiki przemocy, ale to się niestety nie udaje. I dlatego jakby uważam tą pewną jednoznaczność filmu Kuca w tym aspekcie za bardzo ważną, no bo jakby on też pokazując strajkujących w taki bardzo idealistyczny sposób, jednoznacznie wskazuje, że to nie oni byli za to odpowiedzialni. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważny aspekt i być może też właśnie usprawiedliwiający przyjęcie tych środków artystycznych, które wydają nam się być takie bardzo jednoznaczne, więc jakby to jest rzecz warta podkreślenia. Natomiast pytał się pan jeszcze, w jakich okolicznościach jakby doszło do użycia broni. Znowu, tutaj jest pewien problem ze źródłami, to znaczy bardzo się postarano, żeby po prostu nie można było od strony dokumentacyjno-biurokratycznej ustalić, zwłaszcza na poziomie operacyjnym, tak, kto za to odpowiadał. Natomiast my na podstawie pewnych poszlak jesteśmy w stanie wskazać mniej więcej, gdzie zapadały i kiedy decyzje o tym, że zostanie użyta broń palna. Kluczowe tutaj było spotkanie w wojewódzkiej odnozy Komitetu Obrony Kraju wieczorem 15 grudnia, w trakcie którego zdecydowano, że broń palna zostanie użyta. Kto tam był w tym, jacyś, to się odbywało na poziomie Komitetu tak. Wojewódzkiego i jakiejś generalicji, czy raczej niższego szczebla? Przede wszystkim przedstawiciele aparatu represji, czyli właśnie komendant Milicji Obywatelskiej w Katowicach oraz właśnie lokalny dowódca wojskowy. I to jakby, i zresztą teraz jakby przechodzimy do konkretnych wydarzeń. To widać doskonale po tym, w jaki sposób jakby realizowano taktykę pacyfikacji strajkujących. Jest bardzo ważny moment, w którym jakby zanim ten czołg wjechał na teren kopalni i umożliwił ZOMowcom przedarcie się i jakby rozpoczęcie siłowej pacyfikacji, strajkujący powiedzieli, że z wojskiem walczyć nie będą, ale za to jeśli pojawią się ZOMowcy, no to oni po prostu z nimi walkę podejmą, tak? Więc jakby władze miały tutaj do ostatniej chwili sposób na bezkonfliktowe rozwiązanie tej sytuacji. Mimo to nie zdecydowano się skorzystać z tego rozwiązania, zdecydowano się. I teraz, tylko znowu, nie mamy źródeł, żeby to potwierdzić, mamy jedynie jakby pewną dedukcję. Zdecydowano się świadomie na konfrontację i tym samym, biorąc pod uwagę tą decyzję, która zapadła o użyciu broni palnej, przyjęto za akceptowalne rozwiązanie po prostu ewentualną śmierć części protestujących. I to jest jakby jednoznaczna odpowiedzialność osób, które dowodziły tą akcją, i jednocześnie osób, które koordynowały wprowadzenie stanu wojennego na terenie całego kraju. I tutaj znowu wskazuję palcem na generała Jaruzelskiego. Czy ci lokalni komendanci, czy dowódcy, lokalni dowódcy dowodzący operacją pacyfikacji, czy oni potrzebowali jakiejś zgody na użycie broni z samej góry, czy mieli wolną rękę w tym? Czy to zostało w jakiś sposób wyjaśnione? Czy istniał jakiś rozkaz generała Kiszczaka, który dawał im możliwość, czy to był
Tak, rodzaj jest. Wypadku przy pracy. Nie, jest zarządzenie Kiszczaka z 13 grudnia, które jakby uzasadnia użycie przemocy. I zresztą jakby to jest też pewne problem już potem w latach 90. w trakcie procesu zomowców należących do plutonu specjalnego, który właśnie ponosił, znaczy, którzy byli bezpośrednim wykonawcą tego rozkazu, no to sąd właśnie umarzając postępowanie powołał się na to, że to jakby było w ramach prawa stanu wojennego. Oczywiście prawo stanu wojennego było bezprawne, tak, że tego jakby sąd nie wziął pod uwagę, ale właśnie powołał się na to, że taki rozkaz był, ale, tak. Ale znowu jakby równolegle prowadzony był przecież proces Kiszczaka za właśnie odpowiedzialność za wprowadzenie stanu wojennego. Jak dobrze wiemy, Kiszczak skazany za to nie został, tak? Więc znowu. O rozliczeniach jeszcze za chwileczkę porozmawiamy. Ja chciałem zadać pytanie takie trochę głupkowate, ale ono się zawsze pojawia, więc uważam, że trzeba je zadać. Mianowicie, do jakiego stopnia film trzyma się faktów? Do jakiego, czy możemy wskazać miejsca, gdzie Kutz wyraźnie fantazjuje, czy daje upust jakiejś swojej wizji, czy też wręcz przeciwnie, historyk, który zna no, całe tło faktograficzne tych wydarzeń, jakby potwierdza, że film jest bardzo dobrze udokumentowany. Jak to pan widzi? No przede wszystkim ten film w doskonały sposób pokazuje jakby dezorientację, w której znaleźli się górnicy, pokazuje ograniczenia, jakie były na nich nałożone. Przecież jakby samo aresztowanie Jana Ludwiczaka, potem jakby cała ta dynamika wydarzeń, która doprowadziła do decyzji o podjęciu strajku, to wszystko w filmie jest fenomenalnie pokazane. Chociażby ta scena, w której w radiu słyszane jest przemówienie Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego, on jest po prostu szokiem, tak, dla osób, które tego słuchają, bo one jakby do tego momentu były przeświadczone, że to jest po prostu kolejna z takich właśnie szykan drobnych zagrywek ze strony aparatu władzy, które po prostu jakby testują odporność Solidarności oraz załogi. I nagle się okazuje, że to, co jakby wydawało im się być zgodne z dotychczasową logiką postępowania władzy, było błędnym założeniem, bo władza po prostu cały ten stolik wywróciła do góry nogami i przystawiła po prostu Solidarności, której wydawało się, że jest mimo wszystko jakieś pole do negocjacji, po prostu przyłożyła pistolet do głowy. I to jest jakby w filmie moim zdaniem pokazane fenomenalnie. Oczywiście jakby te wszystkie sceny, użyję tutaj takie słowa batalistyczne, no one jakby są w pewnym stopniu jakby mają pewne uproszczenia, tak, które wynikają po prostu z pewnej poetyki filmu, tego w jaki sposób to pokazywać, bo na przykład jakby to jest dosyć charakterystyczne, że te walki pomiędzy zomowcami a górnikami, one się przeważnie odbywały na taką odległość kilkunastu metrów, tak? Tam jakby te starcia są dosyć bezpośrednie, a to jest bardzo ważne w ocenie jakby potem przez sąd tego, co się wydarzyło i generalnie jakby całej linii obrony stosowanej przez zomowców oraz właśnie Kiszczaka Jaruzelskiego i całą tą ferajnę nadzorców, to znaczy to jest niezwykle istotne, bo oni jakby twierdzili, że te strzały, które zostały oddane do strajkujących górników, to były strzały oddane w samoobronie. Po prostu doszło do starcia, no i nagle po prostu to, że ci milicjanci byli uzbrojeni, spowodowało, że te strzały padły. Tak? Znaczy to jest nieprawda, bo te strzały padały z odległości właśnie kilkunastu, kilkudziesięciu metrów. Więc nie można mówić o tym, że życie czy zdrowie tych zomowców było w jakikolwiek sposób zagrożone, czy można im było odebrać broń, no bo po prostu tak nie było. No i zresztą jakby to, że te strzały zostały oddane intencjonalnie z zamiarem pozbawienia życia górników, wskazuje też jakby charakter obrażeń, bo rany spowodowane rykoszetami były
niewielkie, czy po prostu występowały w niewielkiej ilości. Większość tych ran to były postrzały właśnie w klatkę piersiową, brzuch oraz w głowę. No i ze strzałów oddano 156, tak, a nie 5 gdzieś tam w powietrze, bo też taka była linia obrony, że oni strzelali w powietrze po to, żeby się bronić przed agresywnym tłumem, który ich atakował. No, nikt nie oddaje 150 strzałów w powietrze, tak, które nagle jeszcze trafiają w ofiary. Panie doktorze, to właśnie, ponieważ już o tym właściwie zaczęliśmy mówić, to postawię pytanie. Jak wyglądało rozliczenie z mordercami górników, z tymi strzelającymi, ich mocodawcami w latach 90. I czym się zakończył proces tych zomowców? Znaczy, to jest niestety temat na kolejną historię, która jest taka, znaczy jest gorzka przez dłuższy okres swojego trwania, natomiast jakby finalnie do skazania kilkunastu zomowców doszło. Stało się to w roku 2007 po którymś z kolei procesie i potem jakby ten wyrok został podtrzymany aż do sądu przez Sąd Najwyższy w roku 2009, więc oni zostali prawomocnie skazani. Natomiast jakby warto przyjrzeć się wyrokom, które zapadły. Znaczy to, że one w ogóle zapadły, jest sukcesem, niewątpliwie. Natomiast jakby pozostaje pytanie otwarte, czy tego typu wyroki są adekwatne za, moim zdaniem, morderstwo z premedytacją, tak? To znaczy jakby strzelano z intencją... Panie doktorze, dlaczego, zanim, że tak powiem, dokonamy oceny tego, to spróbujmy powiedzieć dwa słowa chociaż o przebiegu procesu, to znaczy... Z czego wynika, po 30 latach sprawiedliwości stało się zadość, tak można powiedzieć, tak? Więc dlaczego trwało to tak długo, co było tą przeszkodą, dlaczego te wyroki w rezultacie były takie niskie? Czy odpowiedź na to jest w ogóle możliwa? Raczej to jest... Zacznę w takim razie od tego, że jakby śledztwo w ogóle związane z użyciem broni palnej na terenie kopalni Wujek, jakby pierwsze rozpoczęło się jeszcze w styczniu 1982 roku, ale prowadzone było przez PRL-owską prokuraturę wojskową, tak więc nie powinno nas dziwić to, że orzeczenie było takie, że po prostu była to samoobrona, użycie broni było uzasadnione i śledztwo umorzono. Natomiast jakby my wiemy potem już ze śledztwa, które było prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej, już w wolnej Polsce, że to śledztwo oczywiście rzetelne nie było, pomijano kluczowe dowody, nie przysłuchiwano świadków. Ale IPN to jest, powstanie IPN-u to jest 99 tak, rok, tak, a znaczy, co przez całe lata 90. co się działo? I potem właśnie w latach 90. Tak, powstał akt oskarżenia. Do pierwszego procesu doszło w 94 roku, ale on został, wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni lub śledztwo wobec nich zostało umorzone, no co było oczywiście orzeczeniem skandalicznym, no to trzeba powiedzieć jasno. Oczywiście sąd tutaj przyjął taką argumentację bardzo relatywizującą, że po prostu nie można odtworzyć okoliczności użycia broni, co jakby pokazywało no po prostu pewną niemoc. Pytanie jakby, czy to była niemoc wynikająca z nikłego kapitału intelektualnego sądu, czy też może po prostu wynikała ze świadomie podjętej decyzji. Jakby potem jakby ponownie ten proces się rozpoczął jeszcze pod koniec lat 90. I tutaj jakby on znowu szedł po tej samej linii. Wydawało się, że skończy się w taki sam sposób jak poprzednio i tak naprawdę skończył, w sensie orzeczenia znowu były uniewinniające, natomiast tutaj doszło do bardzo ciekawej rzeczy, to znaczy ci wszyscy świadkowie, którzy występowali, mówili znowu to samo, co parę lat wcześniej, że jakby nic nie wiedzą, nic im nie wiadomo na temat jakbyż tego, kto wydał rozkaz, w jakich okolicznościach doszło do oddania strzałów. Natomiast jakby przełomem takim
można powiedzieć, takiej pewnej publicznej narracji było to, że znalazł się świadek i to jeszcze, co jest bardzo ważne, w latach 80. Związany z aparatem przemocy PRL-u, znaczy instruktor po prostu taternictwa oraz jego dwóch kolegów, którzy wówczas byli jeszcze zatrudnieni w Milicji Obywatelskiej, który zeznał, że właśnie zimą 82, na początku 82 roku prowadził szkolenia dla tych właśnie zomowców, którzy brali udział w pacyfikacji kopalni Wujek, no i oni po prostu się chwalili, mówiąc wprost, jak po prostu strzelali do tych górników, no i ten człowiek zeznał to w sądzie, potem tych dwóch kolejnych instruktorów potwierdziło jego słowa, natomiast jakby no smutne jest to, że sąd mimo wszystko jeszcze pod koniec lat 90. uznał, że to nie są wystarczające dowody na to, żeby tych ludzi skazać i dopiero w roku 2004 rozpoczął się kolejny proces. No i ten proces właśnie zakończył się tymi wyrokami, o których powiedziałem. No i jakby dowódca tego plutonu specjalnego, niejaki Romuald Cieślak, został skazany właśnie w 2007 roku na bodajże 11 lat więzienia, ale potem jakby sąd apelacyjny zmniejszył mu tą karę do 6 lat więzienia. A z kolei jego podwładni, jeśli dobrze pamiętam, od 3,5 do 4 lat więzienia otrzymali. Tak więc biorąc pod uwagę jakby przewinę, no to musimy sami ocenić, jak, czy te wyroki są adekwatne, ale to, że w końcu po tylu latach doszło do skazania tych ludzi, jest mimo wszystko pewnym przełomem, ale tutaj znowu chciałbym zakończyć jakby tą wypowiedź rozliczeniową, odwołując się do logiki systemu oraz logiki przemocy, gdyż równolegle, jak już wspominałem, toczyły się przecież procesy za odpowiedzialność za wprowadzenie stanu wojennego, w których jakby stroną oskarżoną był Czesław Kiszczak, czyli główny wykonawca, oraz Wojciech Jaruzelski, czyli główny architekt, tak? I dobrze wiemy, że te procesy skazaniem ich się nie skończyły. No, czyli rozumiem, że jeśli chodzi o odpowiedzialność morderców z kopalni Wujek, to wygląda to podobnie jak w przypadku innych sprawców znanych i nieznanych zbrodni, zabójców Popiełuszki, księdza Popiełuszki, zabójców Grzegorza Przemyka i kilkudziesięciu innych ofiar, których nazwisk już dzisiaj się nie pamięta właśnie, które w jakimś sensie są taką ciemną liczbą, bo przypomnijmy, że dzisiaj mówi się ogólnie o stu kilkunastu ofiarach stanu wojennego, chociaż pan, panie doktorze, mówi tu o liczbie mniejszej, tak? 40 osób w wyniku tych bezpośrednich działań. Tak, znaczy to jest kolejny problem, tak? To, że ja szczerze mówiąc nie uważam, żeby jakby nawet czy mówimy o tych 40 osobach, które jakby są takimi ofiarami bezpośrednich działań aparatu przemocy, czy też o tych 122, jeśli dobrze pamiętam, które właśnie były w raporcie Komisji Rokity, jakby one oczywiście jakby są, ta liczba jest ważna, tak? Ale ona pokazuje jakby skalę problemu i znowu to, że po prostu stan wojenny był jednym wielkim przyzwoleniem dokonanym przez komunistów na używanie przemocy. No bo zresztą zadajmy sobie na przykład takie pytanie, czy działacz Solidarności, który został zatrzymany w marcu 82 roku w Przemyślu, Mieczysław Rokitowski, wyszedł po prostu z po mszy świętej z kościoła, gdzie jakby ktoś widział go, że miał ulotki, został zatrzymany przez milicję, trafił do aresztu, tam kryminaliści pobili go na śmierć.
Czy to jest bezpośrednia ofiara stanu wojennego? Moim zdaniem jest, tak? I znowu odpowiedzialność ponoszą ludzie, którzy po prostu, mówiąc kolokwialnie, po prostu spuścili swoje bulteliery ze smyczy. Tak samo Grzegorz Przemyk przecież, tak? Został brutalnie zamordowany przez milicjantów na posterunku. Znowu, oni czuli po prostu przyzwolenie władzy na tego typu działania, na to, że przemoc jest jakby głównym narzędziem komunikacji ze społeczeństwem i to jest jakby... Dobra. Mam w takim razie pytanie do obydwu państwa o to, czy możemy ze sobą w jakiś sposób porównać to rozliczenie ze stanem wojennym w wymiarze symbolicznym, bo filmy o stanie wojennym, ale też powieści, różnego rodzaju inne artefakty, które chciały zdać sprawę z tego dramatu stanu wojennego, no to jest taki rodzaj rozliczenia symbolicznego, tego rozliczenia, o którym mówi Joseph Conrad w tym słynnym zdaniu o wymierzaniu sprawiedliwości widzialnemu światu, prawda? Więc podwójne słowo, podwójne znaczenie tego słowa, wymierzyć sprawiedliwość, oddać sprawiedliwość, wymierzyć sprawiedliwość, czyli adekwatnie jakby opisać, powiedzieć prawdę o pewnej rzeczywistości. Jak ma się więc to symboliczne rozliczenie ze stanem wojennym do tego rozliczenia sądowego? Być może mamy tutaj do czynienia z pewnym paralelizmem, z pewną równoległością, że tak powiem, ta niemoc sądowego rozliczenia odpowiada również tej niemocie symbolicznej naszych artystów. Bardzo, bardzo chyba ciekawa sytuacja. Nie wiem, czy Państwo się z tym zgodzicie. Adriana. No, ciekawa koncepcja tutaj się zrodziła. Wiesz co, mi się przypomina ta scena z Śmierci jak kromka chleba, scena kazań, które przyznam zrobiły na mnie pewne wrażenie, dlatego że nie wiem, czy to były rzeczywiste teksty kazań księdza, który wówczas prowadził nabożeństwa w hali kopalni Wujek, ale te kazania były pełne jakiegoś ducha, takiego pojednania i wolności, którą on próbował zaszczepić w wiernych. No, rzecz dla mnie zupełnie niespotykana. Pierwsze kazanie dotyczyło tego, żeby, dosłownie zapisałam sobie, zabiegać o potrzebę wewnętrznej wolności, nawet w takich trudnych warunkach, żeby jednak tą przestrzeń sobie tworzyć. A drugie kazanie dotyczyło, on dokładnie mówił to, wyzbądźcie się chęci pomsty, rewanżu. Nie palcie więzi z innymi ludźmi, nawet jeśli są waszymi wrogami. I to kazanie, te kazania, no jakby stawiały sprawę, no nie wiem, bardzo tak kategorycznie i bardzo wręcz niemożliwie do zrealizowania. Ja sobie myślałam o tym, w jaki sposób ludzie znajdujący się w tej sytuacji, jakby oblężeni przez ZOMO, prawda, mieli jakby te rzeczy wcielić w życie, tą wewnętrzną wolność i to wyzbycie się chęci pomsty. To bardzo, bardzo wysoko zawieszona etycznie poprzeczka. I wydaje mi się, że moglibyśmy życzeniowo sobie myśleć, że to kino zajmujące się stanem wojennym, że ono poniekąd jakby starało się właśnie wcielić w życie te postulaty tego księdza, tak? Czyli starało się znaleźć jakąś przestrzeń wewnętrznej wolności, opowiadając o tym, jak w ogóle w tym wszystkim pozostać człowiekiem, tak? Jak w tym wszystkim w ogóle jakąś godność zachować, a nie tak jak, nie wiem, no bohaterka już wspomnianego tutaj w filmu Żeby nie było śladów na podstawie reportażu Cezarego Łazarewicza, Barbara Sadowska, no poświęciła całe życie swoje walce o to, żeby w ogóle pamiętać o jej synu, pamiętać o tej sprawie i żeby no, wołać o jakąś sprawiedliwość. I wydaje mi się, że wiele tych filmów jakby nie wyraża aż tak radykalnej postawy, jak wcielała to Barbara Sadowska w swoim
życiu. I trudno mi jakby oskarżać tych twórców o to, prawda? Jeżeli oni przeżyli stan wojenny w różny sposób, jeżeli, nie wiem, Agnieszka Holland chciała zrobić, akurat zabić księdza, no to była jej odpowiedź na to. Jeżeli, nie wiem, Małgorzata Łazarkiewicz zrobiła właśnie Ostatni dzwonek, czy Krzysztof Kieślowski zrobił Bez końca, film, o którym jeszcze tutaj nie wspomnieliśmy, który jest bardzo radykalny, jak się go dzisiaj ogląda, i chyba najbardziej też podobny, zbliżony duchem do tej takiej właśnie walki, która się nigdy nie kończy, takiej walki, którą się prowadzi na rzecz przyszłych pokoleń, które poznają jakąś prawdę o tych wydarzeniach, prawda? To jest film najbardziej bliski może właśnie temu filmowi Matuszyńskiego, żeby nie było śladów. Te filmy, musimy pamiętać o tym, że one nie spotkały się z jakimś świetnym przyjęciem. Zarówno film Kieślowskiego, zarówno film Holland, zarówno film Łazarkiewicz, nie wiem, no jeszcze nie wspomnieliśmy tutaj na przykład o filmie Tchórzewskiego, o filmie, który no, stan wewnętrzny. Słucham? Stan wewnętrzny, tak? Tak, o filmie Stan wewnętrzny, który powstał, można powiedzieć, trochę jako taki, nie wiem, potomek, trochę takie dziecko właśnie filmu Bez końca Kieślowskiego, dlatego że Tchórzewski był asystentem Kieślowskiego, drugim reżyserem przy tym filmie. I jak pisze Joanna Preisner w swojej książce o kinie stanu wojennego, czyli Czas ołowiany, książce wydanej parę lat temu, no taki film jak ten, no, w którym zagrały no, takie w ówczesnym czasie bardzo znaczące postaci, aktorzy, ale też symbole, nie tylko aktorzy, no, właśnie jak na przykład Krystyna Janda, prawda, bohaterka Człowieka z marmuru, Człowieka z żelaza, to jakby to się trochę takie rzeczy udawały przez przypadek, prawda, one były możliwe na zasadzie jakiegoś właśnie, nie wiem, pozytywnego zbiegu okoliczności, jakiejś takiej przerwy, że nikt po takim młodym człowieku jak ten Tchórzewski, debiutant, nie spodziewał się, że on zrobi taki mocny, taki radykalny film, w którym taki jasno będzie jakby formułował swoje sądy i tą relację właśnie ze zdarzeń historycznych, a jednocześnie okazywało się później, że i przez no, ograniczenia związane z dystrybucją tych filmów, i przez taką niepewność chyba widowni, te filmy nie miały, żaden z tych filmów nie miał jakiegoś takiego entuzjastycznego przyjęcia, ani przez krytykę, ani przez widownię. Nie wiem, Zygmunt Kałużyński bardzo wiele filmów tego typu, można powiedzieć, równał z ziemią, no łącznie z filmem Śmierć jak kromka chleba, będąc wtedy wpływowym jednak krytykiem filmowym. No nie, ale nie wymieniajmy tutaj, bo troszeczkę się mieszają te kategorie, bo film Bez końca i Stan wewnętrzny to są filmy, które były robione w PRL-u. Tak, Kałużyński pisał swoje rzeczy do Polityki, która była, której redaktorem naczelnym był, jak wiadomo, wieloletnim Mieczysław Rakowski. Wówczas, kiedy film Tchórzewskiego wchodził na ekrany, był premierem komunistycznego rządu, więc to jest oczywiste, że ani Urban, ani Rakowski, ani Krzysztof Teodor Teplic, ani Pasent, czyli osoby, które pisały o filmie, które się wypowiadały w mediach stanu wojennego po stanie wojennym w latach 80., oni jakby odrzucali te narracje Kieślowskiego czy Tchórzewskiego. To jest zrozumiałe, więc jakby mówimy raczej, ja dobrze, że te tytuły padły oczywiście, natomiast jednak film Kuca jest z innego porządku. To jest kino robione w III Rzeczpospolitej właśnie w warunkach triumfującej Solidarności rzekomo, prawda? To znaczy cała formacja Solidarności wzięła władzę. Andrzej Wajda był senatorem, Kieślowskiego noszono na rękach, jeździł po Europie, zgarniał nagrody i tak dalej, i tak dalej. Więc, ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Znaczy, rozumiem, że czytasz tę niemoc jako pewną konsekwencję ewangelicznej łagodności, która została uwewnętrzniona przez te formacje. Trochę tak, ale dopowiem tylko, że... Ponieważ musimy już kończyć, przepraszam, ponieważ musimy już kończyć, ja trochę... Czytam ją również jako
pewną jakby niepewność widowni, tak? To znaczy, że ja patrząc na jakby odbiór tych filmów w tamtym czasie, czy to było przed rokiem 89, czy w 94, bo z mojego punktu widzenia różnica nie była aż taka wielka, widzę, że jakby za żadnym z tych filmów nie stanęła publiczność. I... Nie, ale akurat Bez końca to jest film, który publiczności się nie spodobał, ponieważ postawił kropkę na i, to znaczy w tym filmie Jerzy Radziwiłłowicz, główny bohater, umiera i to jest koniec Solidarności, to jest śmierć. Kieślowski mówi do swoich widzów, musicie pogodzić się z tym, że Solidarność umarła, że nie ma jej. Podczas gdy cała narracja Solidarności Podziemnej była taka, że żyjemy, walczymy, prawda? Więc Kieślowski powiedział coś bardzo niepopularnego, co jakby dobijało podziemie solidarnościowe, a on jako człowiek Solidarności, chociaż osobiście nie należał do Solidarności, no był traktowany jako ktoś, kto zachowuje się niestosownie, jakby łamie dekorum tej wspólnoty. To samo zresztą było z jego odbiorem dekalogu, z odbiorem dekalogu Kieślowskiego, bo w momencie, kiedy komunizm chwiał się i słaniał się i padał, on zamiast go dobić osinowym kołkiem, to zaczynał krytykować społeczeństwo, prawda, i wytykać temu społeczeństwu różnego rodzaju wady. Więc, ale to jakby zostawmy. Ja chciałem na koniec Państwa obydwoje zapytać, czy uważacie, że w obydwu tych wymiarach, w tym wymiarze sprawiedliwości sensu stricto właśnie takiej sądowej albo sprawiedliwości dziejowej i w tym drugim wymiarze sprawiedliwości symbolicznej jest jeszcze szansa na wypowiedź, która by oddawała właśnie sprawiedliwość tragedii wujka. Czy to jest jeszcze możliwe? Czy możliwy jest film o stanie wojennym, o tragedii wujka, który by uciekał przed tymi, czy przełamywał te dylematy, czy dualizmy, o których mówiliśmy? I czy możliwa jest taka sytuacja, w której autorytety historyczne i autorytety prawne jednoznacznie osądzą stan wojenny i to, co się wydarzyło na Śląsku. Może zacznę tym razem od doktora Kapicy. Właśnie słuchając pańskiego pytania, tak od razu do głowy mi przyszedł film właśnie od Czarny Czwartek, poświęcony właśnie masakrze robotników na wybrzeżu. Tam jakby jest świetnie pokazana cała ta kuchnia władzy, w jaki sposób doszło do decyzji o użyciu broni palnej wobec strajkujących. Jest pokazany szamocący się Gomułka, Kliszko, który właśnie zachęca do użycia przemocy, wszystkie te podchody, cały ten proces decyzyjny, który za tym stał. I wydaje mi się, że jeżeli możemy mówić o tym, żeby polskie kino w jakikolwiek sposób mogło na nowo zmierzyć się z tym tematem, to właśnie w taki sposób. Wydaje mi się, że właśnie tego elementu w filmie Kuca zabrakło. Nie ma tego elementu systemu komunistycznego, tych osób właśnie, które były odpowiedzialne za po prostu decyzje polityczne, które wtedy zapadały. I tutaj to otwiera jakby nowe pole dla polskich filmowców. Niech pokażą w końcu stan wojenny właśnie jakby pokazując, że decyzje Jaruzelskiego i spółki na koniec końców dotykały w sposób tragiczny życia konkretnych ludzi, którzy wtedy żyli. A w tym wymiarze prawno-historycznym? Znaczy, pan jest... No. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację idealną właśnie w takim wymiarze prawno-historycznym. Znaczy, mamy rok 90, jest wielki proces, w którym Jaruzelski, Kiszczak, Janiszewski, Siwicki, cała ta grupa po prostu stoi przed sądem i otrzymuje wyroki jakby równoznaczne do czynów, które oni popełnili. No, ale oczywiście jest to pewne takie moje marzenie, które nie będzie miało swojego spełnienia. W tej chwili tak wydaje mi się, jak w tej
sferze symbolicznej i też jakby stworzenia, można powiedzieć, przekazu, który wpływa na społeczny odbiór stanu wojennego, i tak została wykonana bardzo duża praca. Przecież wszyscy pamiętamy jeszcze, albo też znamy z opracowań naukowych czy też publicystycznych, odbiór społeczny decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego, jaki jeszcze panował, dominował w polskim społeczeństwie w latach 90. Przecież ta cała narracja Jaruzelskiego, że o tym, że on był zmuszony przez Sowietów, to całe jego hamletyzowanie, że to mniejsze zło. W tej chwili jakby odbiór społeczny nie idzie w tą stronę, tak? Jakby jego wina jest dosyć jednoznacznie odbierana, tak więc i tak doszło do bardzo mocnego przewartościowania i być może właśnie dobrze by było, gdyby również kino to przewartościowanie ukazało. Czyli mamy się cieszyć z tego, co jest, tak? Nie, żadnych marzeń, ale to, co jest, już jest, wygląda nieźle. A jak ty to widzisz, Adriano? No, ja uważam, że kino może spełnić wszystkie marzenia. Od tego właśnie jest. Nie od tego, żeby składać konkretne zamówienia. Jak zrobimy zamówienie na film o stanie wojennym, to szansa, że powstanie dobry film, jest bardzo niska. Zawsze uważam, że należy po prostu stworzyć jak najlepsze warunki twórcom i poczucie bezpieczeństwa, że mogą mówić, co naprawdę chcą, i wtedy mamy szansę na dobry film. A to, że filmy mogą spełniać marzenia i że mogą się wydarzać no, rzeczy, które nie miały miejsca, jak to, co pan mówi, panie Bartłomieju, o tych wyrokach, prawda, adekwatnych do win Kiszczaka czy Jaruzelskiego. No, jeżeli wyobrazimy sobie poetykę filmów Quentina Tarantino, to znakomicie możemy sobie opowiedzieć tą historię, prawda, jakimś takim popkulturowym językiem revenge movie, gdzie, no nie wiem, ja nie chcę teraz jakby jakoś banalizować, że tam ofiary no, zbrodni perelowskich teraz nagle się mszczą na swoich, no, na swoich tych opresorach, na tych katach, tak, ale możemy naprawdę jakby otworzyć i popuścić wodze fantazji, no, jeżeli takie kino jest potrzebne, bo to będzie jakiś rodzaj, nie wiem, odreagowania, czy jakby przeżycia czegoś, czego nie udało się przeżyć wtedy, to takie kino się pojawi i twórcy też się pojawią. Ja uważam, że w tym najnowszym polskim kinie widać pewną taką, nie wiem, asekurację twórców, którzy z bardzo dużym takim, nie wiem, z taką pokorą podchodzą w ogóle do polskiej historii i w tej chwili, w ostatnich paru latach widzimy mnóstwo filmów twórców, którzy nie wychowywali się w czasach PRL-u, nie pamiętają tego czasu, ale jednak poświęcają mu filmy. To jest cały taki ogromny nurt, że poprzez robienie filmów twórcy chcą trochę poznać tą historię, wejść w ten świat, przeżyć to, czego nie przeżyli, tylko usłyszeli o tym od swoich rodziców czy nauczycieli. Więc jakby to widać, że to się dzieje, tylko pytanie, czy twórcy mają wystarczającą, nie wiem, pewność siebie i takie warunki jakby poczucia bezpieczeństwa, że mogą właśnie jakby pójść dalej, nie bać się, że nie wiem, coś będzie nietaktownego, zostaną skrytykowani od razu i tak dalej. Ja bym chciała, żeby oni czuli się pewni siebie i robili takie filmy, w których ta historia zostanie przeżyta i da to pewną jakąś taką ulgę. Ja się spodziewam, że kino może naprawdę stworzyć nam taką sytuację. No wspaniale, to bardzo dziękuję za ten pozytywny akcent na koniec. Rzeczywiście tacy bękarci wojny 13 grudnia to by było coś. Kornel Morawiecki, Solidarność Walcząca Kornela Morawieckiego we Wrocławiu, to było chyba jedyne ugrupowanie, którego SB-cy się obawiali. Oni tak aresztowali jakiegoś solidarnościowca i go tam męczyli, to dowiedziano się konkretnie, który z tych ubeków jest odpowiedzialny za to i spalono mu podobno altankę jakąś na działce po to, żeby mu pokazać, że my wiemy, kim jesteś i jak jeszcze raz coś zrobisz, to być może pójdziemy krok dalej. I to podobno poskutkowało, piorunujący skutek, od razu go wypuścili, tego człowieka. Więc kto wie, może faktycznie jakiś scenariusz z Solidarnością Walczącą może kiedyś ktoś napisze i to zrobi. Ja w każdym razie chciałbym taki film zobaczyć. Byłby to moment katarktyczny dla przynajmniej
pewnej części polskiej publiczności. Bardzo Państwu dziękuję za udział w rozmowie. Dziękuję Państwu, którzy nas oglądali. Dziękuję Blok Pressowi, który nas gościł i zapraszam na kolejne wydanie Obrazów Historii już po nowym roku. Kłaniam się. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzięki.